Roboty drogowe, proszę witajcie. Państwa. Witajcie. Jakiś koleś z robót drogowych. W dobrym humorze witamy. W dobrym humorze, w dobrym humorze. Czekajcie, jakie światełko będzie lepsze, tak sprawdzamy. O! To jest Sawa, jak mówi Wojciech. Teraz Sawa trybiemy. Witamy was serdecznie w dobrym humorze. Wojtka rozśmieszył kolor mego golfa. No, nie chodzi o samochód. Miałem panów zajętych obsługą terenów zielonych i tych mają takie dla bezpieczeństwa. Wojtek nie lubi takich. Nie. Dobra, to trochę się znieczuliłem w tym Polsacie przez te 16 lat, ale... Zniewieściałeś. Resztki męskości. No tak, tak, trochę tak. Przez tą żeńską siatkówkę. Tylko. Dzień dobry, słuchajcie. Tak, prawda, siatki wczoraj z Lepką, dzisiaj z Papą. Porozmawiamy sobie trochę o tym roku. Och, cóż to był za rok, a jaki to będzie. Tak, no, czas podsumowań, czas świąt. Ale może zanim w tym wymiarze reprezentacyjnym, to zacznijmy w wymiarze ligowym, bo tutaj też to podsumowanie, myślę, już można dokonać. I też się ograniczymy, no nie do poprzedniego sezonu, bo już 1000 razy to mówiliśmy, tylko ograniczymy się do tego sezonu i do pierwszej rundy fazy zasadniczej, bo ona nam tutaj się kończy. I tak mówiliśmy, tak bardzo się cieszyliśmy, Wojtek, że jest równo, że jest fajny momentami poziom, wyrównany, a na końcu gdzieś te firmy, co miały być z przodu, są z przodu. Zaksa, Werwa, Skra, Jastrzębie, jest ta pierwsza czwórka, która już w zasadzie taką grubą kreską zaczyna podkreślać te pierwsze cztery miejsca. No. Od czasu, gdy się poznaliśmy dzięki siatkówce tutaj, to powiem ci szczerze, że te hasło, tabela prawdę ci powie, dalej obowiązuje. Tylko czasami szybciej, czasami wolniej, ale raczej to się nie zmienia. No, ale mimo wszystko są takie pozytywne, bo czy poziom jest wyższy czy niższy, ja myślę, że nie zmieniam zdania, jeśli chodzi o nasycenie zespołów zawodnikami wartościowymi. To nie są takie gołe zespoły, które wiesz, już jak kontuzja czy katar u kogoś, to od razu dramat, porażka, kryzys i w ogóle. Tylko jest wielu fajnych zawodników takiego drugiego planu, którzy wcale nie są już potem zawodnikami drugiego planu, czasami wchodzą. Możesz nie trzęść stołem? Mogę. A co my zawsze mamy, że siedzimy? My powinniśmy nie mieć stołu, wiesz? Są dwie rury i deska. No, tak. No. No i mniej więcej jest tak samo cały czas. No i teraz jest tak, jest podobnie. Niektóre zespoły, które zmontowały, ogólnie wszystkie zespoły wydaje się, że mają całkiem nieźle zmontowane składy, ale wiemy, dlaczego jedni lepsze, dlaczego drudzy gorsi. Dlaczego jedni mają pamięć z zeszłego sezonu i tą wartość przenoszą, jak Zaksa, jak trochę Jastrzębski Węgiel, jak nawet Zawiercie. I oni zaczęli trochę lepiej, pewniej, nie tracą tak zwanych tych głupich punktów. No jakby kłopoty historyczne trochę Asekoresowi nie zostały przerwane, ale no kibicujemy im jak każdemu innemu zespołowi, którym trochę nie idzie, żeby się wydobyli. Czy się wydobywają? Na razie punktowo drgnęło. Coś się dzieje. No dół jest trochę, wiadomo, do przewidzenia był. No, znaczy dwie drużyny na końcu, tak, no to gdzieś typowaliśmy, że Bydgoszcz z Będzinem może, choć Będzin miał na pewno Będzin troszkę miał większe się aspiracje. Tak? Będzin jakby, czekaliśmy, czy ten Będzin nie będzie takim, może nie powiem czarnym koniem, ale zespołem, takim który zaprzeczy. Takim trefelkiem. No możliwe, że zaprzeczy temu, że was to wpisujemy tam na 12-11, tak? Nie, ale no mieli tyle chyba pecha, że tak powiem, sportowo, nawet nie wiem, czy to już tylko sportowy, to chyba też i pozasportowy, także im można trochę współczuć, ale no efekty takie są, że no uciekli z tej czerwonej latarni, a no Bydgoszcz tak troszeczkę, no nie ma co tutaj oszukiwać, no krygować się, no oni byli przed sezonem wskazywani na walkę o utrzymanie, no taką bezwzględną. Tak, mamy takie, czekajcie, trzy zespoły, żeby nikogo nie skrzywdził, nikogo troszkę z dużym, nawet z niemałym, z dużym wahnięciem. Olsztyn, Radom, Zawiercie aktualnie. Mhm. Trzy zespoły, które zaczęły fajnie i myśleliśmy, że są w stanie utrzymać taki poziom, ale widzisz, one zjeżdżają. No widzisz, ale to chyba trochę jest to, co powiedziałem na początku, to jest tak. Ci, którzy wnieśli tak zwaną tą sportową pamięć zeszłego sezonu, na tym jechali. Boicki, Hadrawa, Andringa, ten układ funkcjonował w tym Olsztynie. Takie trzy filary, oblepieni, Tuseje doszedł. No, i Olsztyn no, odpalał, grał. Był ogromnym znakiem zapytania Katowice.
które miały, nie wiem, chyba jak żeśmy liczyli, to nie wiem, czy oni 90% składu nie przemeblowali. Nie, tam było dwóch zostaje, 12 no, ale tak, wychodzi. Ciężko się na procenty liczy, ale tak jak wiesz, no to prostu zmiana zespołu, zmiana. Koszyl został. Zawiercie, absolutnie pamięć zeszłoroczną. No wszystko mieli, żeby plus żeby gdzieś szybko punktowe zacząć. Wydawałoby się wzmocnienia, ale bo co, bo rzeczywiście, no oni mogliby zagrać szóstką z zeszłego roku tak naprawdę. Tak, tak. Nie, no i oni wydaje się, że też jakby skład lekko poprawili. A utrzymywanie składów no w siatkówce też daje ci pewną przewagę, na pewno na początku. Mm-hmm. Na pewno na początku. A to nie był taki zniszczony skład jeszcze, wiesz, już taki rozszyfrowany. Ale jest coś na rzeczy, bo oglądałem ostatni mecz i chłopaki w komentarzu nawet fajnie to wpletli, że dzieje się coś takiego z Zawierciem, że już oni tym swoim stylem, tym swoim takim... Entuzjazmem też, taką ale świeżością wiesz, siatkówki. Połączonym z tym masnym, z takim, no takim czymś, trochę halą. W zeszłym roku konsali, a w tym roku już nie będzie tak łatwo. No ale weźli rezerwowi, patrz jak fajnie się bronili, bo się bronili i wydawało się, że taki będzie nieprzyjemny łomot. No ale dobra, przed tą rundą jakbyś stawiał mecz Zawiercie Gieksa, to pewnie byś postawił na Zawiercie, nie? Przed sezonem. Tak, tak. No, w takim meczu na neutralnym terenie 60 do 40, na u nich w domu to 70 do 30. Zawiercie wpadło w taką naprawdę... Dziurkę. Wpadło, nie wiem czym jest podyktowane. Fizycznie jakby być może mała zadyszka. Oni grają tempową, szybką, dynamiczną siatkówkę. No, opartą na fizyce też. Wojtek. Oni upadli w pierwszym meczu u siebie, gdzie zaczęli nagle tyle wałty strzelać. Mówię, to jest taka drobna oznaka, nagle się nie mieścisz w boisku, które na własnej hali zaczyna się nie mieścić swoje boisko, to zaczyna... Oczywiście wtedy nie wiedziałem, że to może się pociągnąć dalej. A poza tym, no jeszcze przeciwko komu grasz, tak? No, są mecze, które oni tam, no ten pucharowy to przepchnęli, ale ja powiem szczerze, że go nie widziałem, no ale podejrzewam, że ta bułgarska komanda to nic wielkiego tam nie było, prawda, dla nich. No nie, nie. No, a tutaj, no Gieksa wydaje mi się, że też takie ma falowanie i spadanie, ale wyglądają, dobrze się ich ogląda, no ale najlepiej ogląda się Gdańsk. Poczekaj. Tak, wolniej. Poczekaj, o Gdańsku powiemy, no bo to na razie mówimy o tych, którzy jednak mieli troszkę większą biurę. Dalej tak? To jest oczywiście na razie jeszcze początek tej pieśni związanej z Plus Ligą, ale tutaj walka będzie. Kuprum Lubin myślę, że okupuje takie miejsce, które mogliśmy się spodziewać, czyli oni mogą być w pewnym momencie bezpieczni, choć jeszcze nie są pod względem utrzymania. Natomiast nic więcej raczej nie zrobią. No, nie grożą im play-offy. No. Nie wiem. Od momentu przyjścia Kadzia do naszej stacji i współpracy z nim i on przyniósł, pamiętasz, taką fajną opowieść o Lubinie. Tak jest. Że to będzie mega... Zobaczycie, jak my pukniemy i Resowie na początek, jak oni weszli do ligi. No i Kretu się jawił tu takim, wiesz, cudotwórcą prawie. No i to miejsce jest takie, że tam czuć pieniądze niby gdzieś takie, wiesz, podskórnie, pod ziemią. No i jakoś to, kurczę, mnie no cały czas ten Lubin... Fajna hala, a tak, troszkę kibica ludzi brak. Nie ma. Jakby klimat, nie wiem, czy oni kochają tak bardzo już tylko piłkę i, nie wiem, piłkę ręczną, co tam bryluje. Ta siatkówka jakoś męska się tam nie może przebić. Tak, no to jest... Oni w tym roku zrobili... Napisał, to jedyne takie złe. I gdybyś te punkty odebrał za zwycięstwo ze Skrą, bo oni wygrali tak, w Bełchatowie no, tak, Skrą, tak, to gdybyś zagrał cudowne punkty. Tak, dwa punkty, to by mieli dyszkę i za nimi no. Z 7 punktami już byłby Będzin, więc to ich trochę ratowało, ale wydawało się właśnie po meczu ze Skrą, że oni są w stanie jeszcze gdzieś toczyć nieco więcej. Na razie 4 zwycięstwa, 9 porażek. No tak mieli grać chyba, Wojtek. No, to jest miejsce... No właśnie, ja w tym roku do nich, że tak powiem, większych oczekiwań bym był zaskoczony, jakby grali lepiej, o tak powiem. Pamiętaj, że tak, Będzin ma 12 meczów. Jak Będzin by wygrał ze Ślepskiem, to Będzin ma dychę 10 punktów. A Lubin 12. No i tu może być... jedziemy do Ślepska i to jest ta pierwsza takie pozytywne też zaskoczenie, bo Ślepsk był gdzieś dołączany do tej grupy, że jak to nie zatrybi, a mogą nie zatrybić,
Bo no, personalnie to, tak, to, to, to tak, na papierze to no, Wojtek na pewno, to nie, no, na pewno, na pewno. Nie była jakaś, jakieś takie diamenty siatkarskie. No na plakat zapowiadający pierwszy mecz ligowy nie wiem, którego bym chciał tam gwiazdora stawić do zdjęcia, co? Andrzeja. No i o, masz rację, i tak się mówił, że największą gwiazdą tego zespołu jest prawdopodobnie Andrzej Kowal, tak absolutnie. Jest, tak i jest. Zasługiwał na takie... I pamiętajmy o tym, Ślepsk na ten moment ma 10 spotkań. On ma mecze zaległe. Tak i jest. 12 punktów. Jak on by komplet no jeszcze i teraz zawalczył z Gdańskiem, gdzie był tak już... Wiesz, i też gra, no właśnie, gra z Będzinem u siebie. No. Za chwilę. Czyli za chwilę może być 15. A pamiętajmy, tu jest grupa... Ale ten Będzin chyba trochę zacznie gryźć, choć oni są strasznie poturbowani. Nie wiem, czym oni jak w ogóle... No, tu jest ciekawie. Tu jest ciekawie. I taki Ślepsk ma na ten moment pełne prawo jeszcze marzyć i walczyć o play-offy. No to jest daleko posunięta optymizm, bo myślę, że wiesz, na razie to jak zajrzysz tam to na tym pomarańczowych polach, to jeszcze jest Asekoresowie, która już jest bardzo blisko. Ale dołująca, ale jest Radom no, lekko, bo, no, bo też tak wyblakły był ten Radom w meczu z Resowią. No, taki... 5-8 mówi bardzo źle o tym zespole. Oni mieli chyba dość dużo dobrych meczów u siebie. Ja nie wiem dlaczego. Co się stało, że ten zespół... Oni jechali, grali na wyjeździe całkiem niezłą siatkówkę. Wydawało się, że mają to coś, mają zmienników, mają taką atmosferę. Tych trzech Słoweńców też na początku sezonu zapowiadało taką, no kurczę, no to jest trzech wicemistrzów Europy. Jeden zaczyna na ławie. No dobra, tak jest, ale wiesz, tutaj i ci zmiennicy, i ta trochę ta hala, wiadomo, specyfika i kibica, no wszystko było... I oni nagle wychodzą na mecze u siebie i... No właśnie. Już ten złoty cupid no też tak nie broni. Ja też lubię wypowiedzi Roberta, bo on też nie jest taki bardzo, że tak powiem, on jest sportowo się odzywa, a nie politycznie. A ja nie lubię politycznych trenerów. I on mówi, że my się wstydzimy tej rundy. Ja tak odebrałem ten artykuł. No to nie wiem, czy on jest do końca autoryzowany, ale tak odebrałem, żeby powiedział prawdę. Nam ta runda po prostu, my się trochę w tej rundy wstydzimy. My nie powinniśmy tak grać, my powinniśmy być skuteczniejsi. Z tym się zgadzam, bo tam jest o wiele więcej tej wartości sportowej miało być, a to trochę nie poszło, bo ja nawet już nie patrzę na miejsce w tabeli, które dalej jest, no, tam powiedzmy do zaakceptowania, ale wiesz, no, oni wygrali tylko 5 meczów, 8 przegrali, no. Tak jest. No, i te punkty, te 16 punktów, to wcale nie jest dużo na 13 tutaj rozegranych meczów, no, i tutaj może być za chwilę, wiesz, no. No tak jak mówię, to będzie tu walka o miejsce w play-offie. Czyli będzie takie bardziej roboty fizyczne drogowe. Czyli dobrze się ubrałem jednak. Roboty drogowe. No, jedziemy dalej. Resowia. GKS ma, w miarę oceniliśmy, że jest tu, gdzie jest? Tak, ale na tym stole wigilijnym tak będzie te pierogi z takim zagryzionym, bo GKS mógł zdobyć co najmniej 5 punktów więcej. No są, minimum. Są rekordistami w ilości rozegrywanych tiebreaków, ale nie są rekordistami w zwycięskich. Tak, czyli tak, gdyby inna historia tak była tych meczów, to pewnie byśmy powiedzieli, że jest okej. Okay, no, oglądając ostatnich mecz miałem wrażenie, że przy trzecim secie przegranym nagle mówię, no, czyli duch tiebreaka zaczyna krążyć nad tym zespołem, ale no możemy się pośmiać, ale oni coś mają takiego, że trochę tak nie potrafią, nie mają instynktu mordercy? No coś, czegoś nie kończą zabawy. Tak, no. Czegoś im brakowało, ale i tak myślę pozytywnie mogą tę rundę ocenić. Znaczy na kto, znaczy najbardziej to bym posłuchał tych samych zainteresowanych, czy oni uważali siebie za zespół, który może się polepić na dużo więcej. Oni mają takich zawodników, z których można wyciskać, ale oni i oni fajnie grają, ale nie umieją, znaczy nie potrafili z tych meczów, gdzie dobrze grali, zdobyć to, co zdobyć mogli. I to na pewno gdzieś tam boli. No. Są tacy, którzy kradną te punkty grając... Padlinkę? No tak, troszkę tam żebraninkę, jak to mówi Irekem. No, ale oni znowu odwrotnie. Oni fajnie grają. Mecz pamiętasz, że zaraz, GKS wygrał ten mecz, czy przegrał? Ty patrzysz, że nie, jednak przegrał. A tak dobrze grał. A fajnie grał, bo pamiętam, że dobrze grali. No, no tak, czyli co? Z uśmiechem do pieroga siadasz, czy nie? Z optymizmem, bym powiedział, i z taką dalej nadzieją, bo oni mogą, niewiele zmieniając, zrobić lepsze rzeczy. Tak, czyli takie pierogi z kapustką i
grzybami, ale z szansą na to, żeby mięsko było w playoffach. No, bo to jest zespół, myślę, że jak dalej idzie do playoffów. Nikt z Katowicami nie wyjdzie na mecz i nie powie, że ich tak. To już pierwsza runda playoff może już być ciekawa. Bardzo. No, ja bym tak się na Katowice nie nasadzał. Choć mówię, że oni mają takie trochę miękkie jakby podbrzusze. No, raz uderzeni, to jak to się mówi, kryształową szczękę mają. Tak jest. Póki ich nikt nie trafi, to walczą fajnie, ale raz uderzeni trochę cierpią za długo. Tak. I też brawa za momentami naprawdę fajną, szybką siatkówkę, za to, jak no, grają. Z tym, że Firlej musi się troszkę... Początek miał genialny. Jak to mówię, że Niemczech bezpiecznikiem bym podkrył takie 16 tak. na 8, żeby wcześniej mu puszczały. Ale wiesz co, ale może nie, gdyby... fajnie, on dobrze, że próbuje grać to coś, bo to jest cel, żeby tak wyglądała drużyna, gra drużyny. No, ale on jest troszkę w tej grze rozhuśtany. No dobrze, walka na pewno o play-offy będzie, Gieksy. Powinny. Resovia też już na miejscu 9. 13 spotkań rozegrała Resovia. I tak naprawdę jakby mecz następny wygrała, to łyka Zawiercie, bo Zawiercie już rozegrało 14 meczów. No tak, Resovia to jest i tak dalej zostanie największą zagadką, ponieważ chyba prawdziwej twarzy Resovii w tym jeszcze roku nie, jeszcze nie zobaczyliśmy. Nie, albo może jakieś, nie wiem, 10%, ale chyba też nie. Możliwości wszystkich zawodników jakby indywidualnie o wiele wyżej cenimy niż aktualny stan zespołu. No ale jest na pewno poprawa. No wreszcie ich trochę puścił ten to wszystko, co się działo, tak, dookoła. Ta seria porażek, to złe miejsce w tabeli. Tak. No i to wszystko, co się działo przecież dookoła. No i no, mówię, czekam na prawdziwy poziom, co może pokazać Asseco Resovia, a wydaje mi się, że nie zobaczyliśmy jeszcze na razie prawdziwej twarzy, także oni wejdą do play-offów, to moim zdaniem bez żadnego problemu. No jeśli się wysypią, to znaczy, że oni wszyscy są do takiego resetu i lepiej, żeby się rozeszli z Resovii. Tak, no trochę mają taką sytuację, że jak oni trochę lepiej zaczęli pykać, inni mają trochę kłopotów, to jest przerwa 3 tygodnie. No ale wiesz, im też tam ponoci trochę leczenie, no każdemu coś tam. Ale tak, Lemański bardzo dobry. No, odbudowuje się i wraca, no to ale to jest wiesz ważne. Co, właśnie Lemański już był świetny i bardzo dobry w opinii obserwatorów w tym okresie przygotowawczym. I on, gdyby nie ten wirus paskudny, to on by fajnie se wszedł w sezon i myślę, że bardzo pomógł. No, tak samo i Zbyszek Nobarta, prawda? Też mu się pourywało 2 razy, także to tam słabo. To, a on wiemy, że jaki to jest chłopak, że on tą fizyką bardzo dużo lubi i gra fizyką. No, Hołk też wyglądał na faceta, który przyjechał przemielony całkiem. Ale... Znaczy właśnie on zaczął dobrze. Ale tak szybko padł jak... No właśnie, taki... Ale wiesz, no... teraz wygrywa Resovia z Hogiem na ławie. No dobra, ale Russo się trochę... Jakie masz odejście? Russo wszedł, fajną no, tak, zmianę. No, do tej pory już właściwie... Oddawał kluczyki od szafki. To też był zabieg. No zabieg. No to dobrze. I my wiemy, że oni mieli serię dużych problemów takich tych... fizycznych, i bo przecież nawet Zbychu mówił dość głośno i wyraźnie, że my już się nie mamy czego bać, już najgorsze, my już najgorsze wszystko przerobiliśmy, bo my mieliśmy złą formę, kontuzję i jeszcze nam głowy padły. To już co nas jeszcze mogło? A mają 9. miejsce, tak, 9 mają w tabeli, no, i oczywiście... Powiedzmy, że od nowa lekko wstawili w ostatniej chwili stopę, czyli no, takie, co się już... No dobrze, chociaż ja oczywiście wyżej. Ja Asseco jest za nisko. Nie, no, oceniamy ich, na razie są na minusie, to jest efekt. Dobra, no i teraz zaczynamy. Cerat już był, Zawiercie było. No to Olsztyn też. No Zawiercie to bym jeszcze tak sekundę się zatrzymał, bo oni myślę, że te ich aspiracje i jestem ciekaw, bo też wsłuchiwałem się w chłopaków komentarz i takie tam przemycane w czasie meczu jakieś, co tam się może. Ale ja nie myślę, żeby tam było nerwowo, tylko tam jest takie... Dlaczego my nagle? Co? Ale jest nerwowo. Tak? Myślę, że jest. No ja nigdy nie byłem jeszcze w Zawierciu, nigdy nie miałem okazji. Nie, ale zależy gdzie ma być nerwowo. No, szatni jest nerwowo. No to teraz czy szatnia jest, czy prezes jest ważniejszy, czy szatnia, czy trenero jest... Pamiętaj jeszcze o jednym, bo tu jest grupa fajnych zawodników, tak? Na jakimś poziomie, ale jest taka duża grupa. Duża. I duża. Każdy grupa ma swoje z aspiracjami. Ambicje. I to jest tak właśnie, wiesz, no ten wigilijny barszczyk może mieć troszkę ktoś grzybów za dużo.
wiesz, nie walną, tylko każdy chce grać. No dobrze, no ale... I uważa, że grać będzie lepiej niż ten, no, co gra. No to są, nie, to są niezmienne problemy zespołów wyrównanych. To, co tak, to, co i tutaj słusznie piszecie, że to, co było atutem Zawiercia, czyli właśnie widać było taką niesamowitą jedność, ten tak zwany Spirit Team. No ale co, Bociek wywalił piłkę, wybił szybę, nie, w tej, no to, w spotku. To akurat zrobił sobie pewnej ambicji. No nie, na co, Malinowski spogniewany? Co, szedł profesor rozegrania? Ale to widać. Przecież nie wiedzieli, że grają padaczkę teraz, no i zdychają na... No, ja nie wiem, moim zdaniem to jest grupa zawodników, która poprzez grę w Zawierciu może tylko zyskać. Zyskać. Część z nich to jest kontynuacja dobrej profesjonalnej kariery. Większość z nich poprzez Zawiercie może zrobić jeszcze wystrzał w górę. Mhm. Bo czyli wypromować. To nie byli gracze i nie są do dziś. No, poza Portugalczykiem, no to powiedz mi szczerze, czy... Bo to jest, załóżmy, gracz, który się i tak dzięki naszej lidze pokazał tak bardzo dobrze, ale on jest w portugalskiej reprezentacji też graczem ważnym. No to co by nie było, to jest reprezentacja z Ligi Narodów. No wprawdzie spadła, była. Ale... No była, ale no okej, okay, no. Portugalczycy mają też potencjał niezbyt wielki. I to jest fajny gracz, który się trafił nam naszej lidze i temu zespołowi. Natomiast pozostali gracze naprawdę z szacunkiem do wszystkich, to mi się wydaje, że oni się pokazali z bardzo drogiej, z dobrej strony. Drugi, trzeci, może piąty raz w swoich karierach, ale właśnie dzięki temu miejscu. Na pewno, no. Na pewno. No, tylko tak, teraz tak, Grzesiu Bociek, dobrze go znaliśmy, i Malinowski. Malinowski, końcówka poprzedniego sezonu, genialna. Teraz niezły początek. Niezły początek i nie gra. No, ale on zjechał tak dość szybko, ale to wiesz, no mi się wydaje, że tam bardzo ważną taką postacią, którą jakby... Zamyka pewne rozmowy, znaczy mi się wydaje, że zamyka pewne rozmowy i zawodnicy powinni mieć to ogromne zaufanie. To jest trener. Ja bardzo szanuję trenera. No, ale Lebiedy. Dla mnie ma przynajmniej, ja nie miałem okazji jakby poznać i nigdy tam nawet więcej z zawodnikami rozmawiać, jak tam treningi, jak to wygląda, ale ja nie słyszałem jakby złego słowa, nawet po mruku. Jeśli on, a to nie jest autokrata, prawda? Nie? To nie jest jakiś dyktator, że on tam... On nimi zarządza, on ich trenuje, on z nimi dyskutuje. Ma filozofię swoją siatkę. Okej, ale w większości wygląda, że jest zaakceptowana. Ale wiesz, jak jest filozofia filozofią, jak jest pięć razy w łeb z rzędu, zawsze to... się kłopoty zaczną. Oczywiście, no to wiesz, no... Jak te Voyagery czy te Discovery latały, a jeden spadł, to zamknęli program lotów, bo taki dobry był, nie? No to wiesz, to przykry przykład, ale to wiesz, jak coś lata, to wiesz, no teraz to musi spaść. 737 Max, latałeś ostatnio na czasy. No dobra, no to teraz przechodzimy do tych plusików. Ale oni są teraz, bym powiedział, opcja zero. Teraz to nie wiem, w którym kierunku to pójdzie. I z trzęsącymi się portkami... z sytuacją w tabeli. No, myślę, że każdego dnia ci starsi to tak w tą tabelę nie patrzą, ale na pewno ambicje, na pewno kibice. No, wiesz, ale jeśli oni tam... wypadli, wiesz, z walki, oni już nie zagrają też w ćwierćfinale Pucharu Polski. No, to jest na pewno taki dla nich... Byli w półfinale ostatnio, Final Four Pucharu rok temu. Myślisz, że... Aha, no tak, no, nie, bo no, oni na 14. No, tak. Są na siódemce. Tref już ma pewny udział w jednej w ćwierćfinale Pucharu Polski. Zresztą wszystkie mecze ćwierćfinałowe Pucharu Polski pokażemy na naszych antenach Polsatu Sport oczywiście. Więc to już jest pierwsza żaba połknięta. Tak, tak. No dobrze, no wiadomo, skoro było tak miło dwa lata i było tak dużo pozytywnie, no to teraz nie może być pozytywnie, skoro jest trochę gorzej. Tak jest. Natomiast Trefl, i to jest chyba... A ty, ominęliśmy jeszcze... O Suwałkach chyba rozmawialiśmy? Zaraz o Suwałkach. Nie, troszkę to prześliznęliśmy się przez ten. Nie, powiedziałeś, że jest tak dobrze, że bardzo dobrze. I, że... I będzie lepiej. Jeszcze. Nie, bardzo fajnie. Okay. I jak zwykle znak zapytania przy zespole, który absolutnie jest takim noworyszem. Tak? Oni weszli, oni też zmienili skład. Tam nikt nie wiedział. No. Tak. Ja już prywatnie nawet w Suwałkach dawno nie byłem. Byłeś w ogóle? Ja byłem w życiu? No. Wojtek, ja byłem w kinach, w Suwałkach oglądałem, pamiętam. Byłem 6 w Suwałkach, lat do Gawry Chrudej się jeździło, no ja obok wiem, są Suwałki, tam była Wojtek, stacja, każda no. niedziela. Aha, jechaliście na ten, Coca-Cola i gofry. Tak jest. No, rozumiem. Oczywiście. Pozdrawiam wszystkich. No to ja w Suwałkach byłem na innych imprezach i innych napojach, ale...
To było związane z turniejami do przygotowań. Nie, tylko to były lata, Wojtek, że ja po orężadzie mi się w głowie kręciło. Od tych dobrze, ślep na razie jest na Jurek ma żonę z Suwałk. Nie mam żony z Suwałk, a gdzieżby tam. Ja na południu. Dobra, Trefelek, słuchajcie. Trefelek, największy plus chyba tej ligi, bo powiedziałeś, że... I to jest drugi zespół, gdzie też się drzwi otworzyły jednak. Ta wierchuszka wyszła. Znaczy, no nie weszło. No bo tak, na zimno to bym powiedział, że tam powinno być Asseco. Tak. Tą tabelę tak teraz zamknął oczy i to powiedział... A Tref mógł być tu, Asseco. Ale gdyby był 12, to też byśmy powiedzieli, no po takich zmianach... Tak, bo tam było dużo znaków zapytania. To jest tak, odchodzi Anastazji. Raz. Oni są po dwóch latach... Nowakowski. Tak. Kozłowski. Nie, no to grubo odeszło, tak? Patryk Niemiec. No to jest wszystko, ta brygada... Tak, tak. No z kogoś tam zrezygnowali sami, tak? Rozgrywający kanadyjski, tak? Sander grał? Sanders? Nie, już ten sezon nie. To poprzedni. No, ale generalnie to było takie dwa lata rozbioru. Tak, tak, tak. Ten tref związanego tak, też oczywiście tak, bo wiadomo, no, zrzutki, nazwiska kibiców, ratowanie klubu, poświęcenie zawodników. No, cały czas się rozmawiało o tym, że ciężko. A jeszcze Muza im oczy, prawda? A oni nagle mają na widelcu Zenit. No. W zeszłym roku. I tak, grają w lidze, no tak jak grali, a tu nagle gdzieś się wybijają. Czy personalnie, Wojtek, rok temu mieli twoim zdaniem, gdybyś nie widział tego, co się tutaj dzieje, mocniejszy skład? Mocniejszy. No tak. Mocniejszy. No tak, tak. Bardziej doświadczony zawodnikami z marką. Tak, dlatego na przykład w zeszłym roku mi się wydawało, że jeśli byśmy odsunęli problemy czysto organizacyjne, finansowe, to oni trochę mi tutaj, wiesz... No ty mówiłeś, że wtedy, że Andrea troszkę tutaj, wiesz, no temat. Tak, no zaciemnia. To nie ma co ukrywać, że on trochę zaniżał, podwyższał jakby... Negatywy moim zdaniem były uzasadnione, znaczy nieuzasadniony był problem z takim poziomem gry, jak było w zeszłym roku, tak. A że oni się ratowali takimi strzałami, że nagle coś fajnego zagrali i troszkę na tym umieli zagrać PR-owo. No ale to też jest fajna umiejętność. No. Natomiast no jak można porównywać, no przecież oni mieli naprawdę... oni mieli w szóstce, mieli Muzej, Piotrek Nowakowski, czyli dwóch zawodników, którzy byli w szóstce reprezentacyjnej naszej, pierwszej wyjściowej. No, wiesz, Janusza, który dobra, tam został... no, ale który miał, wiesz, no niby też był powoływany do kadry. Zresztą tam Kozłowski też bardzo fajną zmianą i tak zagrali se fajnie po pół i oni nieźle na tej pozycji wcale. Dobra, ale to o tym to nie ważne na szczegóły, tak. To dobra. No to i ten sezon przychodzi. Ten sezon i... No i tu są tak znaki zapytania. Żółtodziób trener. No tak. Bez żadnego doświadczenia w roli pierwszego trenera. Przychodzi tak, Paweł Halaba, który gdzieś jest po dwóch latach, najpierw Czechy, później dalej młody chłopak na dorobku i nie wiemy jak wejdzie, znaczy wiedzieliśmy, że on już fajnie gra, natomiast wiesz, jak wejdzie w ten taki młyn plusligowy, ale liga nie jednego zjadła, tak? To nie wiedzieliśmy, zostaje Ruben Schott, przeciętny zawodnik, bez... Jeśli chodzi o parametry, chodzi o wszystko, ale... Wszystko równe, wszystko fajne, tak ale... Jest. Tak jest. Zawodnik okej, ale też bym się o niego nie zabijał na rynku transferowym, gdzie tam w pierwszych, drugim rozdaniu, tak? Tak jest. No i bierze sobie Filipiaka na atak, trener Michał Winiecki. Solidnego. Ale z dołu. No ale z dołu. I który choć też po debiucie reprezentacyjnym. Może ci nie utrzymać na przykład poziomu meczów, albo może grać nierówno, bo to jeszcze jakby jest no, taką przywarą tych młodszych. A tutaj wygląda to zdecydowanie lepiej niż się na pewno spodziewałem, to zdecydowanie. Ale i to lepiej, punkty, tabela, ale też gra wygląda fajnie, Wojtek, naprawdę. Ja jeszcze powiem jedną rzecz, że oni mają takich, może żebym nie przestrzelił, bo to nie jest tak łatwo, nie chciałbym nikogo urazić, ale oni mają zawodników, którymi się warto zainteresować. Ja myślę, że nie już wiem, tam... Nie wiem, czy pomogłem, ale... Już są, nie, na pewno. Na łącznie, pewno. Ale łącznie z Orzełkiem. Czyli takie drużyny trochę, oczywiście się pozdrawiamy prezesa Darka Gadowskiego, zależy na ile ma kontrakty podpisane. Trzeba zaminować teren dojście do kali. bo to są zawodnicy, którzy jeszcze swojego topu też kontraktowego i sportowego i kontraktowego nie osiągnęli, a pokazują się ze strony takiej, że warto w nich zainwestować i jestem przekonany, że już są rozmowy. Wiesz co, bardzo bym chciał, znaczy absolutnie, żebym
grali w Gdańsku i żeby ten klub przede wszystkim dawał ofertę dobrą i tam, bo jest miejsce fajne i hala piękna i widzę, że kibice, naprawdę chodzą kibice, ta hala jest no potwór przecież, a tak. Tam jest półhali wypełnione i to fajnie. Czy my dzisiaj z Jastrzębskim? Tak, ale nie, no to jest w ogóle no fajne miejsce i to jest wszystko okej. Okay. Winiar widać, że na razie no pływa w tej wodzie, dla niego ta woda nie jest mętna, on jest jeszcze wiadomo młodym trenerem. Spodziewałeś się tego? W ogóle nie umiałem Winiara ocenić, bo wiesz, Winiar to jest tak, morda na pierwszą stronę okładki tego męskiego dżentelmena, czy innego tam pisma nie znam dzisiaj. Taki wiesz, no w każdy garnitur tak, tak. Go wbije, zarościk, perfumy, może reklamować, krawaty, wiesz, najlepsze samochody premium, a jak z nim gadasz, to nic nie gada. Ale no, jak go poznasz, to właśnie to zaczyna. Oszczędny. Ale tak wiesz, oficjalnie jest bardzo oszczędny, Michał. Tak. Potem ja go tak za dobrze prywatnie nie znam, żeby sobie pozwolić na takie do niego jego oceny. Ale no, on na tym chodzi o wszystkie ruchy. Charakterologicznie fajnie. Może fajnie dobrze, zbudowany. Że on tam nie ma, że tak powiem, ma jednego weterana, ale ten weteran to jest. Grzybek. Plaster. Grzybek do rany przyłóż. To jest pęcylina. Absolutnie. Człowiek serce chodzące. No nie, zbierasz takie no, wiesz, pajęczyny, żujesz i nalepiasz. No. Jak zapalenie ucha do ucha. Tak, tak. To ma plaster. Oj, dlatego tak. Tu nie ma, znaczy w tej drużynie nie ma tak rzeczywiście punktu zapalnego. Nie ma. Chyba nie, oby nie było. No. My, no, nie widzę, nie słyszę. No. Na razie nie. No. Nie widzę. Oby nie. Natomiast od razu jedno takie mega wyróżnienie, bo dla mnie to jest, nie wiem czy zaplanowałeś, że jakieś takie tam wyróżnienia założyć tak. Na ten moment, żeby tak docisnąć ich, obciążyć. Nie no, to jest Marcin Janusz. No. To jest dla mnie dzisiaj... Wyróżnienie, bo ja nie powiem, że on mnie zaskoczył. On mnie do tej pory zaskakiwał, że się nie przebił. Ja też rozumiałem, że są problemy, bo było zdrowie, bo ze dwa razy wybierał klub, wydawało się bardzo rozsądnie, że jakby miejsce do gry było. No to wtedy trochę zdrowie zakulało. Potem znowu no, trochę nie wygrał. No, byłem załamany tym, że on właśnie przegrał u Anastazjego jakby... Z Koziołkiem. Ale Michał jest doświadczonym graczem i to też nie był... To nie było takie, podejrzewam, że Anastazji nim jakby on Anastazji chyba, musiał ratować. Tak, może, ja nie wiem, przypuszczam tylko, że może mieć Marcin Janusz, bo niektórzy rozgrywający tak mają, jak mu dasz grać... No ale on miał ten sezon do grania, tamten. Okej, ale jak mu dasz już grać... No, ale to co, już nie ma zmiany, to wtedy najlepiej, żeby było? Nie, to nie chodzi o to. Chodzi o to, że jak już jesteś na boisku, jak jest na boisku, no. Żeby nie, wiesz, żeby nie był tak na lejcach sterowany. Wiesz, że Anastazji potrafi wymagać. A może tu mógł Michał Winiarski po prostu tutaj grać. My jesteśmy taką drużyną, że musimy zaskakiwać. Trochę jak Firley w GKS-ie. Musimy grać szybko, musimy grać dynamicznie, musimy grać kombinacyjnie, musimy ryzykować. I on być może do tej gry właśnie jest stworzony. Ale zawsze się przeplatają losy rozgrywających. Marcin Komenda, gdzie wydawało się, że na tym polu reprezentacyjnym łyknął Janusza, bo łyknął. Nie, no, jakby wizji trenera Heinena. Mniejsza z Januszem. Jestem Marcin Komenda. Tak, tak jest. Wchodzę. To zobacz, teraz się minęli w lidze. Marcin Komenda, kolejny mecz na ławce rezerwowych, a Janusz, piąta drużyna w lidze i fajnie prowadzi zespół. Dobrze prowadzi zespół, ma bardzo fajną technikę, wydaje mi się, jest gotowy do dobrego grania, o tak na razie powiem. I teraz tylko to utrzymać i powtarzać i rozwiązywać trudne momenty w meczach, bo to jest właśnie będzie jego rola, bo ja nie wiem, czy to był zarzut, czy to była raczej opinia, bo trochę z opinii się przechodziło w zarzut, że... On jest taki na boisku nijaki. Taki. A rozgrywacz to nie może być. Nawet jak da dup, to niech wie, że... Ale żeby było wiadomo, o co chodzi. Miłośnik muzyki klasycznej. Wojtek, to jest wystyngowane. On powinien z muszką grać tutaj przy szyi. No to jest gentleman. Wiesz, że jestem z innej gliny, ale nie zamykam takim ludziom też szansy do kariery. No przecież... Nie, i fajnie. Tylko czyli... żeby nie był za bardzo. Czyli zobaczcie, spośród wszystkich rozgrywających Wojtek wyróżnia za tę rundę tak. Janusza. Tak, zdecydowanie. Brawo. Zdecydowanie, no bo za sam poziom grania, no to wiadomo, no musiałbym sobie wlepić tam Toniutiego i powiel, no ale to trochę nudno. Tutaj pozostali, to właściwie no grają tak jak grali i nic wielkiego. No Marcin, niestety Komenda jest jakby ofiarą wydarzeń
rzeszowskich, oby jak najszybciej z tego i klub wybrnął, i on personalnie, ale Marcin jest najjaśniejszą postacią na pozycji rozegrania. Jakbym dzisiaj miał szóstkę ustawiać, to na pewno on by był dla mnie... I fajne wyróżnienie. Za to, co do tej pory się przydarzyło, ale wiem, że to są jeszcze... Ale brawo też, że właśnie dla Winiara przy okazji, bo jeśli Winiar pozwala jemu tak grać, czy nawet go namawia do takiego grania, czy tak jak powiedziałeś, nie ma lejcy, to fajnie widzi, że właśnie ten chłopak ma to. To grajmy tak. Mamy tych dwóch takich, no to co to, shot i kalaba? Jak mówisz, kalaba? To ty, ping-pongi. No takie ping-pongi, ale oni są fajni. To ale samo, wiesz, nie, no. Tak samo ma troszkę Masny, no. On też ma no, ping-pongi, choć trochę nawet wyższe, bo te... Chyba wzrostowo to nie wiem, jak tam Waliński z tym... No podobnie, no. No ale ten Portugalczyk jest dwumetrowy, nie? Dwumetrowy, a tak. Tutaj to są takie 193... Pięć. Takie, tak, pięć, jak choinkę, no to wyżej. Ja zawsze tak dodaję za buty co najmniej trzy. No dobra, no, a reszta się powiela, no przecież i Grzesiek Łomacz gra normalnie w tej, w skrze. No kto więcej, no Masny też gra swoje, no kto... Chociaż mówię, no są dołki. Trefl nie wpadł jeszcze w dołek. Dziś dlatego ważny mecz z Jastrzębiem. Mecz u siebie. Co będzie oznaczał dołek dla nich? Bo jak przegrają dzisiaj z Jastrzębiem, to powiesz, że wpadli w dołek, czy przegrali mecz sportowy? No ich na pewno boli ten mecz z Suwałkami. To jest zastanawiające, bo oni nie dokończyli roboty, którą mieli na trzy punkty. Tak jest. I te punkty mogą boleć. Dobrze, no to teraz Jastrzębski Węgiel, który tę czkawkę też ma już za sobą. Czkawkę głową przepłacił trener Sandyli, jest trener Kowacz. Jeden duży trup. To był właśnie Sandyli. Ale pan, wystarczyło jednego... No i cud. Cud, ale chyba jednak gdzieś podsycany tam po prostu niedogadywaniem się. W masz coś sporo. Więcej wiedzy, więc albo mówisz, albo ten. Ja tu nie wchodzę w te tematy. Zespół przeszedł na pewno dołek, ale wyszedł z niego klasycznie. Nie, po prostu byłem świadkiem się kłótni, no takiej solidnej między Campo a Santilli. Może dobrze, no to ktoś musiał... A pamiętaj, że oni się akurat znają jeszcze z reprezentacji Niemiec, kiedy Santilli był asystentem Witala Heinena. Ale co się musi zmienić w tydzień? No to mi mówisz teraz, że... Albo a to... nie, no to słuchaj, no to są wszystko na zasadzie przypuszczeń, no bo za dotknięciem czarodziejskiej różdżki to... odmieniasz tak grę? Bo oni następny mecz już zagrali o niebo lepiej. No w ogóle było tak, no mówię, no to tak jakby im zdjęli ten plecak z cegłami z pleców. No ale nie wiem, oni, ale są, Fornal oni są klasyczni wszyscy. No tak, Fornal jest w ogóle chłopak, który jakby gdzieś tutaj też będę miał dobre słowo, ale u niego to są, że tak powiem, jeszcze daleko do sufitu, także... To jeszcze dużo musi poskakać, żeby... Ale ma fajny okres. Ten okres ostatni. Dobry okres, też trafił do klubu, w którym oczy są na niego skierowane mniej życzliwie niż w Radomiu, bo w Radomiu to było takie, oj, tylko żeby został taki, wiesz, tak zagłaskany, taki dogłaskany, o zagraniu, zagrają, chyba też trochę muchy w nosie tam się pojawiły. Ale fajnie, że szybko może to ustąpiło. Nie wiem zresztą, czy to prawda. Ale wydawało mi się, że jemu coś już tam w tym Radomiu nie... Jest w klubie, w którym... że tak powiem, ma wszystko, żeby błysnąć, tak? Mhm. I na razie jest na ścieżce, że jest dobrze, ale jest pracę, ale trzeba ale jest pracować. W lepszym klubie i gra. Tak. To, no, czyli co tak. Mógł więcej? No, na razie dobry wybór. Tak, i tak. Gra, i jest w lepszym klubie. Nie, bo klub na pewno jest bardzo wymagający. To nie jest klub, który też przemilczy porażki, to nie są też kibice, którzy będą cię, wiesz, kochać tak za darmo. Poza tym nowi zawsze mają... Przez moment masz te 100 dni, jak to mówią, wiesz, tak. Takiej okres ochronny, ale potem po okresie ochronnym zaczyna się, wiesz, o ich w młodym wieku juniorskim i złotych medalach, to już dzisiaj nie, w seniorach, to kiedyś nie. Ich tam poklepią na koniec tam sezonu. Ale my też już o tym nie wspominamy. Rzadko, to bo już nie już teraz to już są... swoją nową historię seniorską. Natomiast od następnego okresu cyklu olimpijskiego. Ja myślałem, że tam drugim trupem będzie Flon. No i tak się zapowiadało. Że jak polecą, to... No ja myślałem, że polecą... Aha, że on najpierw zostanie bilet kupiony. No bilet, dziękujemy ci, już więcej nie wraca. I nie jest to bilet pierwszej klasy. W Gazpromie może by dostał tam, wiesz... Jak to opowiadał Robert kiedyś, jak to Rosjanie żegnali się z Pampel. A to tak, chyba tak, Zbych tak. Opowiadał, jak Pampel. Otwiera szafkę, to
bilet, ale pierwsza klasa, bo Rosjanie mają kulturę taką. Kopnięcie w dupę, ale przynajmniej wracasz w premium. Z szampanem. Biznes klasa. Z szampanem. Tak. No, no i fajna grupa, czyli tak, kończąc tego, Fornal, jest Fornal, Halaba, Szymura, taka grupa, która mam wrażenie włączy się do rywalizacji o kadrę w tym kolejnym okresie olimpijskim, bo już nie w tym okresie, ale tacy z marzeniami na pewno o kolejnych igrzyskach mogą z otwartą przyłbicą walczyć, chociaż tam będzie dalej gęsto. Nie, no na tych pozycjach to trzeba grać. Nie te igrzyska. No nie, no te na pewno nie, ale mówię nawet na następne. Ale nie, oczywiście to nigdy nie wiesz jak to jest, ale to jest tak, tak mocna akurat, tak obsadzona pozycja, że no naprawdę przebić się to jest prawie, że niemożliwe, bo tam nawet nie będzie czasu udowodnić, gdzie byś się miał tak przebić. No. A zresztą nie gadajmy o kadrze, bo... Tak, ale nie mamy czasu, myślę, że pogadamy. Jest Halaba, bo on w tą ligę musiał wejść, wszedł i w niej jest i zaistniał. Od Szymury i Fornala to my już wymagamy. Oni mają grać i oni grają. Różnie to wygląda. Ostatni mecz Szymurki to nie był jakiś wielki, że tak powiem. No, tak. Ale on ma takie... My wiemy, co on może, dlatego my już go mierzymy tą miarą. I to samo Tomka to dotyczy. No, to jest absolutnie. No, oni muszą iść w tą większą... Wiadomo, teraz trochę im wyznaczył poziom grania ich kumpel z reprezentacji. Ale kto? Kwolo. No, oni się patrzyli na nich tą samą miarę. No i teraz potrafisz raz uderzyć, czy uderzysz jeszcze dwa razy. No? W krzesło po prostu. No. Dobra, słuchajcie, czyli Jastrzębie na razie... Jastrzębie wróciło tak na... No wyszło na zero. No już nikt ich nie ogra łatwo. Czyli dzisiaj z Treflem faworytem oczywiście Jastrzębski, natomiast ja postawiłem w moim typowaniu na niespodziankę, bo dalej zwycięstwo Trefla byłoby niespodzianką, ja postawiłem, ale, Wojtek, ale... To lubię, przegrasz pieniądze, no. Dobrze, no, ale postawiłeś. Nie ma Linela. No to jest problem, ale zobacz, oni by z tego Linela się... No tak. Nie, no z Linelem zmienia się zabawa, no to oni z Linelem i będąc takim normalnym Jastrzębiem, to dzisiaj są dla mnie to są dwójka, trójka taka, oni są nawet... No, wygrać z Aksą, nie wiem czemu, ale to nie wiem, czy jest komplet. Ja ich przed sezonem widziałem w finale. Później już dostałem od kibiców baty... Do czwórki spuściłeś? Nie, no ja już, wiesz, no powiedziałem to przed sezonem, to już tego nie wycofam. Nie, no jasne, wszyscy powiedzieliśmy przed sezonem. No już była ze mnie szydera gruba, że tak trochę przeszacowałem to Jastrzębski Węgiel. No dźwignęli się. Później to się może wydarzyć wszystko, choć fakt, problemy z plecami Linela, on na razie ma wolne. No i te plecy niestety wracają. Z poprzedni sezon kontuz Linela, teraz problem Linela. No trochę za dużo tego, Wojtek. No From też siedział bardzo nisko. No taki był łatwy do zniszczenia. Pamiętasz ten początek sezonu? No trzy zagrywki we Froma, jedna gdzieś w bok, druga w krzaki, trzecia on beret. 17, 18, 19, tętno 200 do zmiany. Ława. No jeden mecz, drugi, trzeci, czwarty. Wszyscy się patrzą. Chłop ma 5, 110, a nie ma. A to teraz się teraz wraca. No okej. Okay, no zobaczymy. Ciekawy mecz dzisiaj się na pewno nam szykuje. Jastrzębie Treff przypomina za 14.45 w Polsacie Sport z Wojtkiem. Będziemy komentować to spotkanie. No to lecimy dalej. Tak szybko mamy 10 minut, Wojtek, bo tak się rozgadujemy. PGS Krabbe Chatów. 28 punktów. 9 zwycięstw, 3 porażki. No ja myślę, że wszystko na miejscu skry jest jakby na... Jest można powiedzieć, że jest... Są w grze. Są w grze. Nie przeszli tego suchą nogą. I było trochę problemów, że tak powiem, z takim wizerunkiem. Jak się patrzyło na Skrę, to takie trochę z niedowierzaniem patrzyłeś, że czemu oni tacy jacyś nieposkładani, niepozbierani, jakoś tak gra im tak trochę. No ale tak naprawdę dalej patrzysz w tabelę wyniki i to nie jest jakoś tam, że oni no, mieli jakąś wpadkę tą jedną, tak, z Lubinem u siebie. Gdzieś tam też płacili cenę za, bo oni akurat no, kadrowiczów trochę mają. No tak, tak. No, ale oni wygląda, że są teraz pozbierani. No też Artur Szalpuk to też chłopak, który się zbiera. Też bardzo dużo przy nim, bo moim zdaniem to on powinien być tam liderem zespołu takim absolutnie boiskowym. A to nie jest łatwe też w tej drużynie, bo tam jest paru chłopaków z takimi aspiracjami. W tym roku wydaje się, że wreszcie Mariusz Blazły faktycznie ma alternatywę, tak? Czy trener ma alternatywę dla Mariusza Blazłego, że oni nie są tacy biedni, jak Mariusz ma słabiej albo po prostu trochę sił brak.
Ale czas weryfikacji przyjdzie. No trochę szkoda tego młodego Hubera, co? Bo on tak tam, on się może tam, Kochanowski odżywa, więc tego się cieszmy, bo Kochan miał straszny dołek, długo go trzymało. No ale wraca, wydaje mi się, że jest dobrze. Kochanowski, także to tutaj się cieszę bardzo. Kłosik myślę, że ma drugie życie. A przecież to jest dalej młody gracz. Nie. Znaczy nie 30-latek bez cyrku, to dzisiaj to jest jeszcze chłopak do grania na lata. Jeszcze z jego fizjonomią. I jeszcze tutaj nam ten w influencerkę się bawi, wywiady przeprowadza. Aha. Karol. Także nie, bardzo fajna inicjatywa. Każda inicjatywa, która promuje środkówkę, jest inicjatywą, którą warto popierać. Kapnęła wazelina tu gdzieś na dół. No dobra, to teraz powiem. Nie, okej, okay, Sky jest Karol, dobrym... odpuść sobie, bo nam rozumiesz, nie, że robotę nam zabierasz. Nie, chodziło o twarz, taką to... Aha, odpuść sobie, no tak. No dobra, no czyli Skra byś tak... dobra. Czas weryfikacji nadejdzie. Nadejdzie, bo od nich, no, przy nich są wymagania takie same jak do tej, no, do Jastrzębia, do Skry, do Zaksy. Tak. I do Werwy, do Orlenu. Mamy takie same oczekiwania. Tutaj jak będzie coś poniżej, to nikt miły nie będzie. No. Nie będzie. Werwa przede wszystkim no, uratowana. To jest to zwycięstwo na pewno siatkówki w Warszawie. Ja tutaj to tyle chyba... się dzieje, że... No. Ja mam tak. Werwa to jest przede wszystkim to, co powiedziałeś. To jest... Dobra, jesteśmy tutaj obaj z Jurkiem z Warszawy, więc żeby tak nie zabrzmiało, ale no cieszymy się, że dalej Warszawa ma zespół, bo byliśmy prawie już pewni, że to jest pozamiatane. A wiemy, że odbudowanie to byłoby prawie niemożliwe. No nie. I teraz tam też mamy takich zawodników, na których patrzymy, bo to są zawodnicy, no to co gra teraz Damian Wojtaszek, to ci powiem, że pierwsza się zastanowiłem, czy za to się załapie na igrzyska. No, nie, jakbym był trenerem, tam sezon, naprawdę usiadł i zacząłbym życia, płakać. No. Ma sezon życia. Nie, ja bym... Dobrze, że Heinen jest Heinenem, a jestem ja. Jestem, wiesz, bo może, ja bym się zapłakał. Jak jeszcze miałbyś kulawych przyjmujących, to byś sobie mógł wziąć... Dwóch dobrych. Ale mówię o reprezentacji. Nie? Jakbyś miał kulawych przyjmujących, to byś wziął sobie dwóch libero, bo są w takiej formie. No ale tam na przyjęciu też jest gruba walka i też można płakać. No, no można, no ale wiesz... No... Vital będzie po prostu siedział i płakał. Ze szczęścia. No, może ale... Wyboru. No, właśnie. Nie, no ale na poważnie, bardzo na poważnie. To powiem tak, Kwolo wszedł na taki poziom, który to jest właśnie jego styl, to jest... Ja nie chcę jakby powielać zawodników, ale wiadomo, że gdzieś tam te stylówki przymierzamy, jak to ten... No to jest Kubiaczek Bis w takim wydaniu. Charakter zacięty, niepokorny. A jest w wyższym miejscu niż Kubi w tym wieku. Starcie. No bo Kubiego tam trochę flekowało życie, trochę tak. Flekowało parametry, bo to tam spojrzeli, nie wystawał tam z kwadratu za bardzo. Różnie, no też nie trafił może na trenera ulubieńca, no obojętnie, to różnie masz w życiu. No ty też trafiłeś słabo, nie selekcjonowali cię i kariera poszła. A talent był. No ale schowany głęboko. No to powiedz mi teraz w takim razie czterech przyjmujących na dziś, po tej rundzie, i polskiej, i włoskiej, i japońskiej. Po tej rundzie cztery... Ale ty już kadrę teraz wybierasz, do ligi wróćmy. Ale do cztery... Dobra, robotnik, spokojnie. No, ale nie tak nerwowo. Mięsko. Dawaj mięsko, cztery. Nie selekcjonujemy. Dawaj cztery. Tylko na przyjęciu zrobimy. No bo mówisz tu o Kwolo, to Kwolo, super. To Nuti, Linel. Na razie Francuzom wybierzemy. No, oni jeszcze na igrzyska nie jadą. Nie pojadą. Znaczy, Rosarty się rozsypał. Już się rozsypał? A to nie doczytałem w Fenerbahce, coś padło? Tak, coś tam się wydarzyło. No dobrze. Znaczy, nie dobrze. Linel ma problemy. No to okej, okay, to byli numer 3, numer 4, ale wiemy, jakie Tilly problemy to mają. To nie gigant wytrzymałości, bo on te trzy mecze i też trzeba tam dużo ja prądu. Tu nie, może wiesz. No może dobra, mają nie... problemy. Gapet może być. No, dlatego mówię, no dobra, zobaczymy. Zostawmy kadry. Kadry to jest duża zabawa. Będzie, tak, ale nie zazdrościmy tym wszystkim selekcjonerom. No, ani ale prezydent. Wojtek będzie tutaj z Tomkiem Swiadrowskim wszystkie mecze komentował. Więc dużo dobrej środkówki, bo to się wszystko ale zaczyna od meczu Francja-Serbia. Współczuję kolegom, którzy zostali wysłani do Apeldo. Także będę... Dlatego ja już pomarańczowym chodzę. Słuchiwał się. Chodzę pomarańczowym.
No dobra. No, Skrę mieliśmy i teraz co, Orlenik pojechaliśmy. Dobra, oni są tu, gdzie są, mają wszystko. No dobra, Udrys. To był też temat. No i też no myślałem, nie... że będzie pa. Tak, no. Dalej czekam, czy nie żyje, będzie papa. Jeszcze to życie jest ciężkie. Ciężkie ale... życie jest, ale kompletnie on pasuje do stylu Werwy jak moja pięść do twojego nosa. Czyli nie pasuje, musi... Współczuję Blizzardowi, bardzo fajnie rozwijającemu, też się rozgrywającemu, bo on do niego musi grać piłki innej kategorii. To tak, wchodzi tak, tak. Janek Król, jak on gra Jekaterina Gramowa. On gra francuski. Jak wchodzi Udrys, to on musi tak sobie przypomnieć, jak to było, jak ćwiczył. Tak. Świetny sezon Pita też. Pit złapał taką, tak. To, kłosik bis pod względem, choć nawet bardziej, bo u Pita znaleźć taką... witalność, wesołość boiskową. Nie, on jest, on ma witalność, tylko że czasami schowaną. No ja wiem, no, ale ja ale teraz ją widzę. Tak. Teraz ją widzę. Nie, dobrze, dobrze. Ale dobrze wszyscy gra. Się dobrze czują, Warszawa wygląda nieźle. No duża plama. W Lizbonie. No ale to myślę, flaków że troszeczkę się bym... Flaków w tej Lizbonie jakieś portugalskie, co to było? Te flaki, Wojtek... Ale wiesz, że to może nas kosztować zespół, nie może. Wyjść się z grupy. A to jest... Może no, nie, nie. I z tej grupy nie wyjść, bo oni powinni mieć w tej grupie tak najgorszy układ 4-2. No tak, i tak. Punktowo max taki, to jest z tych czterech, tak? No. I musieliby z tej dwójki się wybić. A teraz to muszą się szeroko rozglądać i no tylko, i Perugia ugrać. Trochę myślę, że Andrea przekombinował. A ja już nie mówię, kto winien. Akurat tylko, w tym meczu. No, ja meczu nie widziałem, widziałem skład i byłem trochę zaskoczony. Potem widziałem jakby próbę oczywiście reakcji, ale no jakoś nie wydało. Może Portugalczycy stanęli na głowie, nie wiem, jak zagrali mecz życia, ale no co, już był sygnał, że ta Perugia też tam się nie przejechała po nich tak łatwo. Tak, tak. Wiesz, tak. Taki set urwany przez taki zespół to świadczy, że to nie jest tak, że oni się, wiesz, Lizbona, dawno nie widzieliśmy Portugalczyków grających. No i to było trochę znak, no ale oni chyba wywiad mieli. Za to jest minus, za to jest rózga. Dobra. To jest rózga. Ale ogólnie na plus. Runda cała jest, na plus. Wicelider, więc nie ma co gadać. Mhm. I Zaxa. A Zaxa to zaczyna być takim zespołem, już takie, bym powiedział, taki mały trochę fenomen, bo nieraz jest tak, że nazwa tego klubu, czy wielkość klubu i jego historia, jak zawodnik zakłada dres, to cię zniszczy. A tam przychodzisz i w tym zespole jest jakiś taki duch, a już trochę, patrz, trochę się rzeczy zmieniło. I tak. Jesteś super bohaterem. I nagle... Wchodzi Semeniuk i gra jak Dero. Kurna. Przymurka odchodził, grał lepiej od Dero. No kurna, brawo. Brawo dla trenera, bo też nowy. Brawo generalnie dla, że ten klub... Ja ci powiem, że nawet Olek Śliwka dla mnie jest... się strasznie broni, bo ja się Olka strasznie bałem. No, ale ja wiesz, cały czas się, mam takie coś, że ja... On się poczuł, że on ma być tym, tak jak ciągle podkreślamy, że Szalbok powinien być liderem w no tak, Skrze, tak. Że Szymura teraz już w Gieksie. No to on tutaj się poczuł, że jeszcze ta kontuzja Łukasza Kaczmarka, czyli on mówi, ja choroba, to muszę dźwignąć. Tak, tak. No dobra, zgoda. Się taki mentalny i dźwiga to. No ale taki byłeś pewien, że Śliwa to jest taki, że od razu będzie taki z pestką? Zmienił się. No to brawo. Od mistrzostw, po mistrzostwach Świat miał oczywiście lepsze, gorsze mecze, lepsze, gorsze okresy. To mają wszyscy siatka. Ale mam wrażenie, że mentalnie się coś u niego, ta klapka przeskoczyła. Bo traktowaliśmy go jak trochę taki przestraszony, wystraszony. Bardzo delikatny. Gdzieś najchętniej schować się za kolegą. A... Nawet nie schować, tylko sam cierpiał tym swoim zagraniem, jakimś błędem. Ta mina takiego... Przeżywał. No tak, taki mowa ciała taka delikatna. Taka, ale taka, bardzo pozytywna przemiana. Mam bardzo, powiedzieć. Bardzo, dlatego mówię, no bardzo fajna oczywiście. No tam chyba jest, no tutaj jest chyba, no boiskowym tutaj, no to jest Stoniuti, no to wiadomo, że on tam, on im tak ułatwia, no ale oni też mają tą bazę. To, co ma Warszawa. No, czub tabeli to jest przyjęcie. No kto nie ma przyjęcia, to wiesz, no ma fajne granie, dalej trzymają ten poziom, jest ta atmosfera. No jest ten taki sznyt, taki może trochę ten... No coś w Zaxie jest takiego, że na razie nie zjadają swoich dzieci, tylko je dobrze wychowują. Tak, tak. Nie? Tak. Bo są kluby, które zjadają. No Resowia zjadała.
Znaczy, tak, może tak. się już najadło. Pożerała w całości. No, no część rzeczy zjadła, wypluwała przemielonych. Nie, ale na szczęście wypluwała jeszcze żywych. Żywych, niektórzy odżyli. Tak, zdecydowanie. Musieli się wykąpać. Między innymi w Zaksie się odbyło. No dlatego nie, no Zaksa, a Zaksa, ja nie jestem pewien, czy my Zaksę, jakbyśmy tak zmierzyli tą siatkarską miarą, która oczywiście nie jest łatwa miarką, to czy oni się nie osłabili? Zaksa? No. No. Według mnie się osłabili. No jest to słabsze. No to jest jeszcze tak... większy powód do jakby tego, że oczywiście oni w Polsce nie dominują w taki sposób, tak jak, nie wiem, oni mieli 17-0 w zeszłym roku czy coś, ale też tak niszczyli przeciwników. Takiego trochę grania nie było. Oni tak się patrzyli na innych, jak trzeba było, to jechali na trójce. Jak się tam ktoś rozpędził, no to go tak tylko pum i za chwilę było już spokój. No, i to było aż trochę nudne. A teraz nudno nie jest, bo do Zaksy wszyscy się skaczą, ale tam oni się bronią zawodnikami, którzy się musieli tutaj pokazać. Tak, prawda? No dobra, no brawo dla Semeniuka też, tak jak to mówię. Semeniuk też dla mnie też jest takiej szóstce. Ja bym teraz mówił pozytywnych zaskoczeń. Takich pozytywnych graczy. No to dawaj, szóstka pozytywna na szybko. Szóstka pozytywnych zaskoczeń. Rozgrywacza już mamy. Dla mnie Filip jak na ataku. Może być. Może być? No może być, może być. Czyli mamy kogoś innego, bo dobra, no ale czy nie, mamy no czekaj, takiego, co tak by błysnął. Nie dobry, który grać potrafi jak Konar, bo tam najpierw nie błysnął, ale teraz... Tylko taki, żebyśmy wiedzieli, co tu, o czym rozmawiamy. No, no Filipiak bardzo, no bo Filipiak mógłby się też... No, mógł różnie skończyć. No dałbym Filipiaka, to czyli przekąt na Gdańsk. Możemy dać szóstkę rozczarowanie, szóstkę... Od razu mi się lepi taki, co powinien być, a nie jest. No to dobra, to mamy na przyjęciu takie zaskoczenie pozytywne. Dałbym tu Fornala. No i Halabę, no. I Halabę. No to już nie ma miejsca na Semeniuka. Nie jest, ale Semeniuk na razie zagrał 3 czy tam 4 mecze. Jeszcze... Dobrze, Semeniuk bardzo czyli dobrze, mamy trzech stref na tej szóstce zaskoczeń. No ale... No tak się trochę złożył w tym zespole. No to jest zaskoczenie. Cały zespół jest z czego mam się cieszyć, libero? Że gra dobrze jakiś taki as nasz? No libero? No libero to jest, dla mnie to Wojtaszek na razie jest jakby... Tak, co tylko, nie jest zaskoczenie. Ale to nie jest zaskoczenie. No libero to bym się mógł chyba... Trzeba by na procenty spojrzeć. Wiesz co, Popiwczek gra dobrze. No ale to już też reprezentant. Ale to, no wiesz, reprezentant, no czekaj, no nie szalej, no reprezentant, no jeszcze to jest taki, wiesz, no. Dopiero pierwsze przypalanie pięt. No medala ma już. No medala ma, no dobrze, no ale to jest, dobrze, my od niego oczekujemy dobrej gry, ale no wydaje mi się, że na ten moment to najlepszy jest na razie nie mówimy teraz o najlepszych. Tak. Ustaliliśmy kategorię takiego pozytywnego, dobrego otwarcia od zawodnika, który przerósł nasze oczekiwania, tak? Tak. A nie, że wiesz, no gra nie, dobrze nam gra Mariusz dobrze, Lazły, albo że ale dobrze grał grać dobrze. No. Tak jest. No. Dobra, to zostawimy na środkowi. Środkowi. Czy ktoś tutaj błyszczy? Poręba? No fajny chłopak, ale to chyba jeszcze, no... No okej, no z takiego, że z coś młodego, nowego, nazwisko świeże, to na pewno się no Idryja dobrze w Będzinie rzeczywiście tak na nim ten, ale... No nie, no ale Dryjka to jest trochę taki już, wiesz, no... Takie czekanie na co, że... Jaki mamy limit w ogóle młodego, nowego, bo to już jest trochę, wiesz, no... Siódmy sezon w lidze i zagrał... Ja nic nie mam do Dryjki, bo ja lubię Dryjkę, no... Ale wiesz, no chyba nie, no to nie ta skala, no trochę nisko. Chyba na środku by mi było teraz ciężko. Nie widzę. Czekaj, no bo to trzeba sobie, wiesz, odświeżyć, trzeba sobie przypomnieć, trzeba sobie tego, no bo nie Kochanowski, który... Nie, no Kochanowski to się wydobył, nie, Kochanowski to musi już udowadniać to, co ma na klacie, to jest udowodnianie, wiesz, jak to mówią. Szlachectwa, no to nie, to Kochan to z innej w ogóle pozycji wchodzi. No szkoda, że nie gra Hubert, to na pewno, ale to, no, to już jest tak, jak jest. Chyba młodych nie znajdziemy. No, zlecę szybko po nazwiskach. Ostatnio widziałem wchodzącego Mordyla, ale no nie, no ale to też nie jest ten błysk, typu błysk. To, no, to wejść to nie znaczy błysnąć. No nie, ten Osztyński chyba nazwisko to chyba jedyne, co bym tak... No bo ten on dużo gra, prawda? Ja nie wszystkie mecze oczy tam widziałem, ale sporo. No ja też nie byłem przy tygodnie.
Dobrze, w każdym bądź razie jest no, rozgrywacza mamy. Libero wydaje mi się, że ja bym dał, no to z młodych to Popiwczaka, ale najlepiej gra teraz zdecydowanie Damian. Zator to jest skała, no to tak jakbym gadał o fundamentach jakichś. I kogoś nam brakuje? A tak Filip jakaś ma dwójkę na ataku jakąś równorzędną z tych młodszych, czy ktoś błysnął? Posłuchaj, no też olsztyński chłopak teraz się pojawił, ale to kaplica jemu dajmy... Żeliński na taką. No, ale wiesz, no myślałeś, że co, on dźwignie to wszystko? No nie. Wiesz, ktoś się to... Wiecie co, Olsztyn to stracił Hadrawa, ale bardzo fajnie zagrał ten... Tak się ktoś zagrał, kaplica. A ja sobie myślę, i co wy chcecie na chłopaku, że on to ugra? Bo Hadrawa to tak jest do zamianki, wiesz, jeden do jednego. Wejdzie do czwórki. To fajne by było, nie? Słuchajcie, musimy kończyć, tak sobie podyskutowaliśmy. Wesołych świąt od... Spokojniutkich i zdrowiutkich. Tak jest, od nas wszystkich. Chłopakom zdrowia, dziewczynom zresztą też. Im szczęścia. I za chwilę zapraszamy oczywiście do Polsatu Sport. Tak, cały turniej kwalifikacyjny i mężczyzn, ale będziemy się jeszcze, spotkamy się spokojnie, jeszcze 7 strefa 29, także przed tym turniejem to się będziemy jeszcze spotykać. Najlepszego, nie obżerać mi się tam. Za bardzo. Bo ja nie lubię jeść. Wojtek kiedyś lubił, teraz już coraz mniej. A to z wiekiem już mniej kalorii potrzeby. No, wesoły. Fajnie, że jesteście, fajnie, że kibicujemy, że oglądamy tę siatkóweczkę naszą. Pa!